Siemano moi kochani, z tej strony Farrell, jest dzisiaj ze mną JJ-ka. Hello. I dzisiaj będziemy testowali wakacyjne lifehacki. A wy sprawdźcie, czy aby na pewno subskrybujecie ten kanał i kliknijcie ten czerwony przycisk na dole. No i oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli chociaż jeden lifehack z tego odcinka wam się przyda. Jedna łapka w górę, o jeden dzień dłużej wakacje. Przedłużamy je w tym Działa, roku. Działa. Jak dobrze wiecie, TikTok rządzi się swoimi prawami i też na tym TikToku występują bardzo głupie lifehacki. Moi kochani, jak dobrze wiecie, często gęsto, wracając z plaży, mamy brudne stopy od piachu. I co w takiej sytuacji musimy zrobić? W takiej sytuacji przychodzą nam z pomocą kalosze napełnione po czubki wodą. Zlejemy wody. No to teraz wkładamy nasze brudne stopy do kaloszy. Okej. Okay. Ej, nie idzie wcisnąć na nogę, to jest mój rozmiar. Udało się. Teraz drogi kalosz. Strasznie męczące. No i teraz maszerujemy sobie do samochodu czyściutkich stópkach. Zobaczymy. Kiedy dochodzimy do samochodu, siadamy. No i czas sprawdzić, co tam słychać w tym bucie. Nie dam rady tego ściągnąć. Zostałem uwięziony na zawsze w kaloszu. Jezu, jak to się teraz klei do stopy. No jak widzicie, stopa elegancka, czysta, ale nie róbcie tego, to jest idiotyczny pomysł. Ale jak widać działa. 1 na 10. Jak dobrze wiecie, arbuza ciężko jest rozwalić gołą pięścią. Ale widziałam lifehacka, dzięki któremu nawet dziewczyna będzie mogła sobie z tym poradzić. Potrzebna jest nam do tego tylko wykałaczka. Wystarczy, że ją wbijemy. I teraz jak uderzy w arbuza, to podobno cała siła będzie miała ujście przez tą dziurkę i bez problemu pęknie. Gotowa? Ja tego nie pęknę, nie? Dawaj. A wyciągnij wykałaczkę. A spróbujmy dwiema. Głupie lifehacki. JJ-ka, jak coś wymyśli, to wam mówię. Teraz mnie będzie ręka bolała. Idealnie na tej dziurze! Co jest? Czyli potrzebna jest po prostu trochę większa siła. Tak jest. Tu była dziura i idealnie pękło wzdłuż. Wow. Otwieramy. Ho, ho, ho! Wow. Czyli działa! Tylko faktycznie, trzeba pierwszy zjeść śniadanie, żeby nakrywać lifehacki. Ale dobry. To mój arbuz, zostaw go. Zostaw go. Koszmarem każdego dziecka, kiedy poprosiło mamę o to, aby kupiła jakiegoś fajnego dmuchańca na wakacje, było dmuchanie ustami przez ustnik. Ile razy się w głowie kręciło, co nie, JJ? Się dzieciak namęczył, zanim to napompował. Ale moje drogie dzieci, teraz wam pokażę lifehacka, który prawdopodobnie działa, ale może zniszczyć suszarkę waszej matki, więc uważajcie. Moi drodzy, potrzebujemy suszarkę, lejek, suszarkę wkładamy w lejek, robimy taki specjalny tunel powietrzny, no i ten lejek wkładamy w otwór i powinno się napompować. Sprawdźmy. Starajmy się naciągnąć ten lejek. Oj kurczę, będzie chyba ciężko, ale może się uda. Udało mi się wcisnąć lejek na hama, ale powinienem mieć kupiony troszeczkę węższy. No i uwaga, startujemy. Ledwo, ale idzie. Bardzo ledwo. Zaczyna śmierdzieć. Zdechła. Wow! Także widzicie, moi kochani, nie używajcie suszarki, ponieważ... O. Co to jest na pompowanie? Nie to, że jest duże ryzyko stopienia się tego... Poparzenia. Poparzenia, stopienia, zepsucia suszarki i zepsucia nerwów. Dokładnie. Ja to dla was zrobiłem, zostawcie łapeczkę w górę i pamiętajcie, że nie każdy lifehack jest taki świetny, jak go pokazuję. Kolejnym lifehackiem jest kamizelka ratunkowa stworzona z butelek po wodzie i zrobiłem ją dzisiaj dla Farrella. A czemu nie dla ciebie? Tak, dobra, to pokazuj, o co chodzi. Bierzemy 3 butelki i sklejamy taśmą. Okej. Jest dobrze, majster. Jest dobrze? Okej, okay, rozumiem, że to będzie tu na przykład. Na przykład. Solidna konstrukcja. Oczywiście. Ściągaj koszulę. To będę jeszcze wskakiwał do tej zimnej wody, super. Ciepło jest. Najśmieszniejsze jest to, że dzisiaj jest jakieś 30 stopni, a jest tak pochmura pogoda, że zaraz walnie deszczem na pewno. No twój rozmiar, jak na ciebie szyta. 2 pod pachą. Okej. Okay. I 1 na plecy. To czekaj, to zrób najpierw tak. Okej. Okay. Let's go, let's go. Coś chyba z tego będzie. No to pakuj się do miski. Lecimy. Okej, moi kochani, jedziemy na interwencję psim patrolem.
I uwaga! Działa! Zobaczcie, jak totalne szefito. Faktycznie ta kamizelka ratunkowa robi robotę. Widzieliście? Zaledwie 9 zł. Wydane plus taśma i można śmigać. Zobacz, nogi u góry, ręce u góry. 10 na 10 lifehack. Chyba każdy z nas zna ten ból, kiedy japonek albo klapek się rozwali, a do auta trzeba dojść albo przez szyszki, gorący piasek, albo przez kamienie. I teraz pokażę wam, jak wybrnąć z tej opresji, moi kochani. Musicie na plaży znaleźć bardzo ładną dziewczynę, złapać ją za kitkę, ściągnąć jej gumkę z głowy. I wtedy wystarczy, że wsadzicie nogę do klapka i owiniecie gumką. Pyk, pyk i uwaga. Działa. Działa, widzicie? Do samochodu bez problemu dojdziecie. Ale sprawdźmy sobie jeszcze to samo na innym klapku. Na przykład takim klapku na rzepy. Załóżmy, że nam się oderwał rzep. Niestety, nie? Zdarza się. I na drugi. I mamy teraz problem, bo jak je założymy, no to one zostaną, my pójdziemy. Dlatego sprawdźmy, czy te gumki też zadziałają w takiej sytuacji. Gumeczka, pyk. Gumeczka, pyk. Jak widzicie, wyglądają w dodatku jeszcze lepiej niż oryginalne. 10 na 10. Często jest tak, że jadąc na basen lub na plażę, boimy się coś zostawić na piasku, no bo wiadomo, że chodzą tam różni ludzie i ktoś nam może coś ukraść. I jeżeli jesteś dziewczyną, to bardzo dobrze, bo zapewne masz na sobie albo kapelusz, albo czapkę, masz też gumkę do włosów i prawdopodobnie spinkę. A teraz ci pokażę szybki sposób, jak wartościowe rzeczy zabrać ze sobą do wody. Potrzebujemy do tego takiego woreczka strunowego, ale przeważnie chowamy w to kanapki, więc na pewno też będziecie takie coś mieli. No i na przykład chcemy ze sobą zabrać stówkę. Wkładamy stówkę do woreczka, zamykamy. Teraz bierzemy swój kapelusik, przykładamy nasz woreczek do metki. Potrzebujemy teraz spineczkę, zapinamy i pyk! Zakładamy, a nasze pieniążki są bezpieczne. Zamiast woreczka strunowego możemy użyć na przykład takiego futerału na okulary, tylko wiadomo, że to jest już przemakalne i tutaj bardziej jakaś biżuteria albo coś w tym stylu. Tylko taki woreczek zamiast spinać spinką możemy sobie tymi sznureczkami przywiązać bezpośrednio do metki. Jak oceniasz lifehack? 10 na 10. Teraz pokażę wam, jak stworzyć przenośną, pływającą lodówkę. Potrzebujemy do tego plastikowego pojemnika oraz takiego makaronu do zabaw. Nasz makaron musimy obciąć na 4 części, a te części muszą się zgadzać z krawędziami naszego pojemnika. I teraz odmierzamy długość krótszego boku. I odcinamy. Teraz każdy makaron musimy przeciąć wzdłuż. Ale nie do końca, żebyśmy mogli wcisnąć go na krawędzie. Teraz makaron nakładamy na ścianki. W ten sposób. Gotowy nasz pojemniczek stawiamy na wodzie. Bum, pływa. Teraz tutaj możemy do środka sobie nasypać lodu, wsadzić sporo napojów, bo ten pojemnik jest naprawdę bardzo wyporny. I teraz sobie sprawdzimy, ile cegieł możemy wsadzić do środka i zobaczymy... Kaczka, uspokój się. I zobaczymy, jakie obciążenie jest w stanie utrzymać. Uciekaj, uciekaj. Ona chce pójść cały czas, widzicie? Mamy tutaj cegłówki przygotowane. Pierwsza cegła. Chyba na płasko będzie. Druga cegła. Okej. Okej. O, trzecia. Czwarta cegła. Ej, naprawdę. Jest bardzo mocno wyporne. Lewy prosty. I czy wytrzyma jeszcze dwie dodatkowo? Raz i dwa. No niestety więcej cegieł już nie mam, ale zobaczcie, tutaj naprawdę możemy wsadzić sporo rzeczy i to nam nie zatonie. Oceniam tego lifehacka 10 na 10. W końcu coś fajnego się trafiło. Nie podniosę tego. Nie wyrwę tego z wody. Lecimy dalej. Często wracając z plaży mamy bagażnik pełen jakichś dmuchańców, strojów kąpielowych, klapek, które są całe w piasku. No i to oczywiście zostaje. I kiedyś trzeba będzie to posprzątać. Justyna, od razu ci mówię, że jak twój lifehack nie działa, będziesz sama to sprzątała. Jeżeli nie mamy odkurzacza bezprzewodowego, to z pomocą przychodzi Roomba, o ile taką oczywiście posiadamy. Jest nasza stara Roomba. Zobaczymy, czy to posprząta. Proszę cię, Rumbuś, daj radę. Rozpędziła się. Justyna, Justyna. To działa, obiecuję, to działa. Wracaj do środka. Wracaj do środka. Yeah!
Ona się w ogóle nie słucha. Mam wrażenie, że ona jeździ wszędzie, tylko nie tam, gdzie jest piasek. Zamknijmy może bagażnik. Niech ona odkurzy. Later. Jak? No. Odkurzył wszędzie naokoło, ale nie w miejscu, w którym jest piasek. To jest niesamowite. Na szczęście każdy w domu ma szufelkę i zmiotkę. Więc jedziesz z tematem. Jak oceniasz lifehack? 2 na 10. No, ej, coś tam niby chciało posprzątać, ale nie wyszło. No, turbo nie wyszło, nie oszukujmy się. Rumba po prostu się zgubiła. Czy wiecie, że można zbudować jacht ze zwykłego basenu do pływania? Jeszcze tego nigdy nie robiłem. Za chwileczkę ten basen napompujemy i postaramy się nim przepłynąć. Po nadmuchaniu okazuje się, że nasz jacht jest ogromny. I powiem wam, że to jest kilkuosobowy, więc Justyna... Nie ma takiej sytuacji. Skakuje ze mną! Nie ma takiej opcji. Tak! Jest pierwszy jacht nasz wspólny, którego się dorobiliśmy. Za stówkę. O tak. Dobra, z racji tego, że ty jesteś chudsza, pierwsza idziesz. Krystian, ty na pewno sprawdziłeś, czy to działa? Nie, bo to jest lifehack. Do środka. Dawaj dwoma nogami, żeby wyrównać... Nie. Ale mnie już wkurzyłaś teraz. Wkurzyłaś mnie teraz. Będzie panikować. To działa. No oczywiście, że działa. Ja jestem kapitanem na tej łajbie. Napiszcie w komentarzu, jak wytrwaliście do tego momentu. Ahoj, pani kapitanko. Teraz ja się tam ładuję. Poczekaj. Odejdź. Ja nie chcę zginąć. Uspokoisz się? Ja nie chcę zginąć. Justyna, co ty robisz? I co? Mówiłem, że dwuosobowa łódź! Rozłóż ciężar. Rewelacja. Lifehack 10 na 10. A my się zastanawiałyśmy z Klaudią, jak to się poopalać na basenie. No, a to jest luksus. Ale jak fajnie w ogóle chłodzi plecki. No, bo zimna woda. I co? Elegancko tego. Nie no, zarąbiste, co? Ja się boję, że to... Ta warstwa jest zbyt cienka i mogłaby pędz w pewnym momencie. Mogłaby, ale nie musi. Ej! Pożegnaj się ładnie z widzami. Zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał i widzimy się u mnie na kanale. Do zobaczenia. Elo!